Rozdział czwarty. Tak zwane proroctwa i objawienia. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, powiedział niegdyś Bóg do proroka Ozeasza. Ozeasz, czwarty rozdział, szósty werset. Niestety również i dzisiaj można zauważyć brak znajomości myśli Bożych. Wielu chrześcijan Ilu wierzących byłoby w stanie wytłumaczyć dla przykładu, co Pismo Święte, zwłaszcza zaś Nowy Testament, rozumie przez pojęcie proroctwa? Niemniej jednak znajomość biblijnego znaczenia tego słowa jest absolutnie niezbędna, aby móc we właściwy sposób ocenić wiele fałszywych wyobrażeń i nauk. Ach, iluż prawdziwych wierzących daje się zafascynować zapewnieniami charyzmatyków o ich rzekomych proroctwach i objawieniach. Trzeźwość jest absolutnie konieczna i na wagę złota. Jeszcze dziś powinniśmy brać pod przykład z Berejczyków, którzy przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset. Proroctwa. Zastanówmy się po pierwsze, jakie znaczenie mają występujące w Nowym Testamencie pojęcia proroka, profetes, proroctw oraz prorokowania. Wszystkie te słowa należą w języku greckim, podobnie jak w polskim, do jednej rodziny wyrazów. Rozpowszechnionym, choć niesłusznym przekonaniem jest to, że prorok to ktoś, kto przepowiada wyłącznie wydarzenia przyszłe. Gdybyśmy jednak przeczytali na przykład starotestamentowe księgi proroków Jonasza czy Aggeusza, daremnie szukalibyśmy w nich tego rodzaju wypowiedzi. Jonasz otrzymał zlecenie, aby wezwać do pokuty mieszkańców Niniwy. Mówiąc językiem dzisiejszym, moglibyśmy nazwać go ewangelistą. Co się zaś tyczy Aggeusza, Bóg posłał go do duchowo otępiałej resztki ludu izraelskiego, która powróciła z niewoli babilońskiej, aby ją przebudzić i wezwać do zawrócenia do Pana. Jedynie ostatnie z jego czterech przemówień skierowanych do ludu zawiera zapowiedź czasów ostatecznych i przyjścia Mesjasza. Aggeusza, rozdział 2, od 21 do 23 wersetu. To prawda, że większość starotestamentowych proroków, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i inni, mówiło o czasach przyszłych. Niezależnie od tego, nie to jest główną cechą rozpoznawczą proroka. Eliasz i Elizeusz przede wszystkim zwracali się do sumień Izraelitów. Na początku swojej służby Eliasz wypowiedział znamienne słowa: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, Pierwsza Królewska 17:1. Wypowiedź ta zawiera sedno proroczej służby. Prorok to ktoś, kto znajduje się w bezpośredniej obecności Boga i praktycznej społeczności z Nim. Ta zażyła, bliska społeczność uzdalnia go do wypowiadania prawd, które są bezpośrednim objawieniem myśli Boga i które stawiają jego słuchaczy w świetle Bożym, obnażając ich rzeczywisty stan. Tak też Piotr apelował do wierzących: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. 1 Piotra, 4 rozdział, 11 werset. Werset ten oznacza, że wierzący powinien przekazywać dalej słowa, które otrzymuje ze swojej praktycznej społeczności z Bogiem i które są dostosowane do duchowego stanu ich słuchaczy w ten sposób, że bezpośrednio dotykają ich sumień. Greckie słowo logia, oddane tutaj jako słowa, słowa Boże, oznaczało w greckiej kulturze także wyrocznię pogańskich bogów. Służba nauczyciela skierowana jest przede wszystkim do wierzących.
którzy są usposobieni duchowo i posiadają zainteresowanie sprawami i myślami Boga. W przeciwieństwie do tego służba proroka sięga także do sumień tych, którzy są nieduchowi lub zobojętniali. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. 1 Koryntian 14, rozdział 24 do 25 wersetu. Myślę, że po tym krótkim wyjaśnieniu będziemy w stanie zrozumieć właściwie wypowiedzi 14 rozdziału 1 listu do Koryntian na temat prorokowania. We fragmencie tym apostoł Paweł ostrzega wierzących w Koryncie przed przecenianiem daru mówienia językami i wzywa ich do tego, aby zabiegali o dar prorokowania. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. 1 Koryntian 14, 1. Zdolność prorokowania jest darem łaski Bożej. Koryntianie mieli przede wszystkim dążyć właśnie do tej służby. Służba ta ma jednak swoją cenę, gdyż wymaga od prorokującego bliskiej społeczności z Panem. Kto wykonuje ten rodzaj służby, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. A kto prorokuje, zbór buduje, wersety 3 i 4. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali, 29 i 31 werset tego rozdziału. Służba ta więcej niż jakakolwiek inna ma na celu praktyczne wzmocnienie życia wiary miejscowego zboru oraz jego poszczególnych członków. Nie trudno nam zatem zrozumieć, dlaczego apostoł napisał: większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Niemniej jednak, również i ta służba, jak każda inna, podlega ocenie pozostałych wierzących. Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu prorokowały również siostry. Mówią o tym Dzieje Apostolskie 21, rozdział 9, werset, 1 Koryntian 11, rozdział 4 i 5 werset. Ale poza zgromadzeniami wierzących, których według Słowa Bożego kobietom przystoi milczenie. 1 Koryntian 14, rozdział od 34 do 35 wersetu. Objawienia. W fazie początkowej Kościoła Bożego na ziemi dar proroków posiadał szczególny status, bliski stanowisku apostołów. W pierwszym liście do Koryntian 12, rozdział 28 do 29 wersetu prorocy występują jako drudzy na liście darów, jakie daje Bóg. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli. Porównajmy z Efezjan 4, rozdział 11, werset. W liście do Efezjan, 2 rozdział 20, werset, apostołowie i prorocy nazwani są fundamentem Bożej budowli. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się budujecie. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Powód tego szczególnego stanowiska, jakie prorocy zajmowali wraz z apostołami, znajdujemy w liście do Efezjan 3, rozdział 5, werset. W wersecie tym mowa jest o tajemnicy Chrystusa, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Prorocy Nowego Testamentu otrzymywali objawienia od Boga, które były niezbędne do budowania i pouczania Kościoła Bożego. Sprawy, które zostały objawione prorokom i apostołom, były dotąd zakrytymi tajemnicami. W tajemnicach tych mądrość Boża oraz całe bogactwo chwały Bożej,
zostały objawione wierzącym, żyjącym w danym czasie łaski. Widzimy to w 1 Koryntian 2 rozdział 7 werset, Kolosan 1 rozdział 26 werset. Pismo mówi o tajemnicy Ewangelii, na przykład w Efezjan 6:19 oraz o tajemnicy Chrystusa, Efezjan 3 rozdział 4 werset, Kolosan 4 rozdział 3 werset. Tajemnica ta obejmuje chwałę Chrystusa, Syna Człowieczego po prawicy Bożej oraz zjednoczenie wierzących, którzy należą do Jego ciała, z Nim, który jako głowa ponad wszystkim dany został swemu zgromadzeniu, czyli Kościołowi. Wszystkie prawdy, które powiązane są ściśle z tą wspaniałą tajemnicą, zostały objawione prorokom Nowego Testamentu przez Ducha Bożego. Nie stało się to za jednym razem, lecz stopniowo, na przestrzeni pierwszego stulecia naszej chrześcijańskiej ery. Paweł był szczególnym narzędziem wybranym, przygotowanym do tego celu przez Boga. To jemu przez objawienie została powierzona tajemnica, o czym mówi Efezjan 3 rozdział 2 werset. Bóg podarował mu również szczególne zrozumienie tejże prawdy, Efezjan 3 rozdział 4 werset, oraz okazał mu łaskę, na mocy której mógł zwiastować między poganami niezgłębione bogactwo Chrystusowe, Efezjan 3 rozdział od 8 do 9 wersetu. Po objawieniu tajemnicy odnośnie Chrystusa i Jego Kościoła zamknięty został krąg objawień Bożych. Jako sługa Kościoła Paweł został powołany, aby dokończyć Słowo Boże, co widzimy w Kolosan 1:25. To on ujawnił światu nieznane dotąd myśli Boże. Z chronologicznego punktu widzenia nie był wcale ostatnim autorem ksiąg nowotestamentowych, ale po jego odejściu nie zostały już objawione żadne zasadnicze prawdy. Natomiast w czasie, w którym Słowo Boże nie było jeszcze dopełnione, Bóg dawał swoim sługom nowe objawienia. O tym mowa jest m.in. także w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział 6 werset, gdzie Paweł pisze: tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Ta wypowiedź apostoła przedstawia cztery różne sposoby pouczania wierzących. Objawienie jest przekazaniem nowych, dotąd nieznanych prawd. Poznanie lub wiedza jest zrozumieniem myśli Bożych. Porównaj 1 Koryntian 12 rozdział 8 werset. Proroctwo, podobnie jak objawienie, może zawierać nowe, przyszłe rzeczy, ale może oznaczać także oświecenie sumień słuchaczy, o czym mówiliśmy wcześniej. Objawienie i proroctwo nie są zatem tym samym. Nauka natomiast jest pouczeniem wierzących w myślach Bożych, wykładem Pisma Świętego. W pierwszej fazie chrześcijaństwa, przed zamknięciem Nowego Testamentu, ustna służba wierzących nierzadko zawierała objawienia. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. 1 Koryntian 14 rozdział 26 i 30 werset. Od kiedy krąg objawień Bożych został zamknięty przez pisarzy Nowego Testamentu, nie ma już kolejnych objawień. Paweł był narzędziem, przez które Słowo Boże zostało dopełnione. W ostatniej księdze Biblii czytamy jednoznaczne słowa: świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie mu Bóg z działu jego z drzewa życia, ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Objawienie, 22 rozdział,
18 do 19 wersetu. Streśćmy na koniec wypowiedzi Nowego Testamentu na temat objawień i proroctw Bożych. Po pierwsze, objawienie. Objawienie oznacza przekazanie nowych, dotąd nieznanych myśli Bożych. Od chwili zamknięcia Nowego Testamentu nie ma nowych objawień prawd chrześcijańskich. Po drugie, prorokowanie. Prorokowanie to mówienie przez Ducha Świętego z bezpośredniej społeczności z Bogiem, mające na celu zbudowanie sumień słuchaczy. W czasie powstawania Nowego Testamentu służba ta polegała także na przekazywaniu nowych prawd i przypominała objawienia. Ten rodzaj prorokowania wygasł, podobnie jak objawienia. Służba prorokowania może jednak być wykonywana po dziś dzień w znaczeniu pierwszego listu Piotra, 4 rozdział, 11 werset, gdy chodzi o mówienie jak Słowo Boże, czyli adresowanie Słowa Bożego do serc i sumień słuchaczy oraz stawianie ich w świetle prawdy Bożej. Mnogość niespełnionych tzw. proroctw czy objawień nowożytnych i współczesnych proroków chrześcijańskich powinna obudzić każdego chrześcijanina, który chętnie zajmuje się tego typu sprawami. W Słowie Bożym jest co prawda wiele proroctw i obietnic, które czekają jeszcze na wypełnienie, ale o nich mówi apostoł Piotr wyraźnie. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. 2 Piotra, 1 rozdział, 19 do 21 wersetu. Rozdział 5. Tak zwane uzdrowienia dzięki modlitwie. Któż z nas nie zetknął się w rozmowach z tak zwanymi uzdrowieniami dzięki modlitwie? Jest to temat bardzo obszerny. Muszę jednak stwierdzić, że wyrażenie to nie występuje w ogóle w Słowie Bożym. Może ktoś powie, że to nie znaczy od razu, że jest w tym coś złego. Chciałbym jednak wskazać, że bardzo często za niebiblijnymi wyrażeniami kryją się również niestety niebiblijne myśli. Wydaje się, że tak właśnie jest w przypadku tychże osławionych uzdrowień. Wciąż na nowo chrześcijanie zadają pytanie, czy Bóg nie ma dzisiaj mocy do czynienia cudów? W odpowiedzi na to pytanie chciałbym przywołać pewne wydarzenie, które przed laty miało miejsce w życiu wierzącej rodziny we wschodniej Fryzji, północnych Niemczech. U matki wielodzietnej rodziny stwierdzono raka. Przeprowadzono szereg badań. Diagnoza brzmiała: zaawansowany nowotwór złośliwy. W celu przeprowadzenia operacji, z którą lekarze nie wiązali jednak wielkich nadziei, chrześcijanka ta musiała wyjechać do kliniki z dala od domu. Pan dał pokój do jej serca. W tym czasie mąż oraz rodzina nieustannie wołali do Pana z wielką wiarą o jej uzdrowienie. Krótko po przyjęciu kobiety do specjalistycznego szpitala, profesorowie, którzy kilkakrotnie ją badali, wezwali pacjentkę na rozmowę, aby powiedzieć, że badania nie wykazują jakichkolwiek śladów choroby. Lekarze łamali sobie głowę nad tą niewytłumaczalną dla nich zagadką. Siostra ta jednak wiedziała, że był to cud Boży, o czym też nie omieszkała im powiedzieć. Została wypisana ze szpitala i powróciła do grona swych bliskich, wśród których żyje zdrowa po dziś dzień. To znaczy dzień pisania tej książki. Bogu niech będą dzięki za to, że do dziś czyni wielkie cuda. Ale czy ów fakt miałby być dowodem na to, że do dziś istnieje dar uzdrawiania? Oddajmy głos Pismu Świętemu. Argumenty tak zwanych uzdrowicieli. Argumenty przytaczane przez tak zwanych uzdrowicieli, mające usprawiedliwić ich praktyki, są niemal zawsze te same.
Po pierwsze, wielu twierdzi, że wierzący nie musi chorować, ponieważ dzieło pojednania dokonane przez Pana Jezusa stanowi gwarancję fizycznego zdrowia. Jako uzasadnienie tejże hipotezy przytacza się znane wersety z Księgi Izajasza 53:4-5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wersety te zostały częściowo przytoczone w dwóch miejscach Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza 8 rozdział 17 werset i w pierwszym liście Piotra 2 rozdział 24 werset. W Ewangelii Mateusza 8 rozdział Pan Jezus uzdrawiał wszystkich cierpiących, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Podczas swojego życia nasz Pan utożsamiał się ze swoim ziemskim ludem, Izraelem, i jego cierpieniami. Nie jest to jednak właściwy, głęboki sens tej przepowiedni Izajasza. Użyty tutaj grecki spójnik hopos, aby, wskazuje na to, że to, co miało miejsce w Ewangelii Mateusza, zawierało się co prawda w ramach przytoczonego proroctwa, ale jednocześnie nie było jego pełnym i wyłącznym znaczeniem. Na przykład Mateusza 2:23. Inaczej ma się sprawa w przypadku greckiego spójnika hina, aby, który używany jest wtedy, gdy przytoczone starotestamentowe proroctwo zostało rzeczywiście ostatecznie spełnione. Porównaj Mateusza 1 rozdział 22 werset, Mateusza 2 rozdział 15 werset, Mateusza 4 rozdział 14 werset, Mateusza 21 rozdział 4 werset. Prawdziwe znaczenie tych słów dla nas wytłumaczone jest w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Na drzewo jest błędnym tłumaczeniem tego miejsca. Chrystus poniósł nasze grzechy w 3 godzinach ciemności na krzyżu. Wtedy też Bóg odwrócił się od Niego i opuścił Go. Dlatego wersja Biblii Brzeskiej na drzewie jest właściwszym tłumaczeniem. Biblia Brzeska to najstarszy polski przekład całego Pisma Świętego. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Słowo Boże pokazuje nam, że owo uleczenie należy rozumieć w duchowym sensie. Chodzi tu o nasze grzechy. Dopiero tysiącletnie królestwo przyniesie dosłowne wypełnienie tego proroctwa. Po drugie, często przytacza się list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Stwierdzenie to traktuje się tak, jakby oznaczało, że epoce znaków i cudów nie ma końca. A co za tym idzie, słowa z Ewangelii Marka 16:18 oraz Ewangelii Jana 14:12 dotyczą każdego chrześcijanina. Pomyślmy chwilę. Jezus wybaczał grzechy w przeszłości, dzisiaj nadal to czyni, ale czy będzie przebaczał je na zawsze i na wieki? Tak musiałoby być, gdybyśmy chcieli zastosować tego rodzaju wykładnię słów z listu Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Widzimy jednak, jak niebezpieczne są tak powierzchowne argumenty. Tak, Pan zawsze jest ten sam,
Ale czy on zawsze o każdej porze postępuje w ten sam sposób? Czy sposób działania i objawienia Boże w Starym Testamencie są rzeczywiście identyczne z tymi, które znajdujemy w Nowym? Czy czas łaski niczym nie różni się od tysiącletniego królestwa? I czy początek Kościoła Bożego na ziemi w jedności i mocy świadectwa można rzeczywiście porównać z czasem rozłamów i duchowego upadku, którego świadkami i uczestnikami jesteśmy dzisiaj? Po trzecie, często można zetknąć się z argumentem: Bóg wysłuchuje modlitwy wiary, również gdy chodzi o uzdrowienie chorych. Porównaj Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 13 do 14 wersetu, 1 Jana, 5 rozdział, 14 werset, Jakuba, 5 rozdział, 15 werset. Przytoczyłem już przykład takiego działania na początku rozdziału. Z pewnością historia chrześcijaństwa zna więcej takich przypadków. Owszem, Bóg wysłuchuje modlitw swoich dzieci. Ze Słowa Bożego i z własnego doświadczenia wiemy jednak, że nie jest tak w przypadku wszystkich naszych modlitw. Bóg przychylił się do modlitwy chorego Hiskiasza i uzdrowił go. Izajasza 38 rozdział 1 do 5 wersetu. Natomiast modlitwa Dawida wstawiającego się za własnym dzieckiem z nieprawego łoża, poczętym w cudzołożnym związku z Batrzebą, nie została wysłuchana. Druga księga Samuela, 12 rozdział, 15 do 18 wersetu. Możemy powiedzieć, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę, co jednak nie musi być i często też nie jest jednoznaczne z wysłuchaniem przedmiotu prośby. Jakże często nie wiemy nawet, jak i co, o co mamy się modlić. Nie wiemy, o co się modlić. Nierzadko prosimy również o nieprzemyślane rzeczy, sprzeczne nawet z Jego Słowem. Bóg nie może przychylić się do takich próśb ku naszemu błogosławieństwu. Często cytowane wersety z Ewangelii Jana 14, rozdział 13 do 14 wersetu i pierwszego listu Jana 5, rozdział 14 werset mówią o modlitwie w imieniu Chrystusa i zgodnie z wolą Bożą. W Ewangelii Mateusza 18:19 mamy dodatkowo przedstawioną modlitwę dwóch lub trzech, którzy uzgodnili swe prośby w danej sprawie. We wszystkich trzech przypadkach Słowo Boże gwarantuje nam, że Bóg spełni nasze prośby. Jednak jak sprawa ta wygląda w rzeczywistości? Czy zakończenie modlitwy słowami "prosimy o to w imieniu Jezusa" daje nam pewność wysłuchania? Czy jest to jednoznaczne z modleniem się w Jego imieniu? Czy Bóg nie ma raczej na myśli, że powinniśmy przychodzić do Ojca w mocy i w społeczności naszego Pana, że nasze prośby powinny wyrażać Jego życzenia? Czyż jest tak w przypadku każdej modlitwy o uzdrowienie? Jeszcze wyraźniejszy jest przykład z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 7 werset, gdzie wysłuchanie naszych modlitw zostaje uzależnione od tego, czy pozostajemy w nieustannej więzi z Nim i czy Jego Słowo pozostaje w nas. W praktyce oznacza to, że musimy żyć w społeczności z sercem i wolą Pana, znać Jego Słowo i żyć zgodnie z Nim. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla naszego życia i trudny warunek niezbędny do wysłuchania naszych próśb. Czy możemy powiedzieć, że zawsze go spełniamy? Gdy uwzględnimy kontekst słów z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, zauważymy, że odnoszą się one do karności w zborze. Nie powinniśmy przeoczyć tych ważnych ograniczeń. W przeciwnym razie dwóch chrześcijan mogłoby modlić się jednomyślnie w danej sprawie i niezależnie od swojego duchowego stanu i przedmiotu swoich próśb, musiałyby one zawsze zostać spełnione. W Ewangelii Mateusza 21 rozdział 22 werset i Marka 11 rozdział 24 werset jedynym warunkiem jest wiara osoby modlącej się. Niemniej jednak wiara musi mieć mocne podłoże. Wierzymy w Boga,
w dzieło Pana Jezusa dokonane na Golgocie i w nasze wieczne zbawienie. Nie dlatego, że wmówiliśmy sobie jakieś mocne przekonanie, lecz ponieważ stoimy na niezachwianym gruncie objawionego Słowa Bożego. Tak też, jeżeli chcemy modlić się bez powątpiewania, potrzebujemy biblijnego fundamentu naszej wiary. Uzdrowienia chorych przez Pana Jezusa. Najwięcej relacji o uzdrowieniach chorych w Biblii znajdujemy w Ewangeliach, w których zostały opisane życie i śmierć naszego Pana i Zbawiciela. O ile się nie mylę, począwszy od uzdrowienia syna dworzanina w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 43 werset, aż do uzdrowienia dwóch niewidomych, z których jeden miał na imię Bartymeusz, Mateusza 20 rozdział 29 werset, Marka 10 rozdział 46 werset i Łukasza 18 rozdział 35 werset, czytamy szczegółowo o uzdrowieniu 32 osób. Oprócz tych dłuższych relacji ze Słowa Bożego, wiemy, że Pan Jezus uzdrawiał niezliczone tłumy ludzi, których historie nie zostały zrelacjonowane. Porównajmy z Mateusza 8 rozdział 16 werset, 14 rozdział 33 werset, 15 rozdział 29 werset. W osobie swojego Syna, który stał się człowiekiem, Bóg przebywał pośród ziemskiego ludu Izraela w świecie dotkniętym przekleństwem grzechu. Gdzie tylko pojawiał się Jezus, chorzy byli uzdrawiani, głodni nakarmieni, zaś grzesznicy przychodzili do żywej wiary. Nawet zmarłych potrafił przywrócić do życia. W nim była moc Pana ku uzdrawianiu, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Mówi o tym m.in. Łukasza 5 rozdział 17 werset, 6 rozdział 19 werset. Owa moc Boża była godną uwagi cechą przejawiającą się w całej działalności Pana. Gdy kobieta chora na krwotok dotknęła z wiarą skraju jego szaty w nadziei, że zostanie uzdrowiona, powiedział: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Łukasza 8 rozdział 46 werset. W świadectwie składanym przez uczniów w Dziejach Apostolskich raz po raz czytamy, że Pan był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki oraz jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 22 werset oraz Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Manifestacja mocy Bożej była jedną z cech rozpoznawczych Chrystusa podczas Jego życia na ziemi. Ponieważ w Nim, w Synu, Bóg przemówił do nas pod koniec tych dni. Mówi o tym list do Hebrajczyków, 5 rozdział, od 1 do 3 wersetu. W ramach naszego rozważania możemy skupić się wyłącznie na Jego uzdrowieniach. Z jaką mocą świadczyły one o tym, że był posłany przez Boga? Zdecydowana większość przychodzących do Jezusa Chrystusa ludzi została uzdrowiona jedynie na podstawie Jego dobrej woli. Wystarczyło, że chciał i mogli zostać uzdrowieni, na przykład Mateusza 8 rozdział, 2 werset. Byli uwalniani od demonów, oczyszczani z trądów, odzyskiwali wzrok i tak dalej. Gdy chorzy, którzy zwracali się do Pana w swojej wierze, oczekiwali od Niego czegoś więcej niż tylko uwolnienia od cielesnych cierpień, działo się coś niezwykłego. W takich przypadkach w oryginalnym greckim przekazie nie jest użyte słowo, które z reguły odnosi się do uzdrowienia ciała, lecz słowo oznaczające uratowanie lub zbawienie, greckie sozo.
Słowo to występuje w listach nowotestamentowych wielokrotnie, w powiązaniu ze zbawieniem duszy. Gdy kobieta chora na krwotok dotknęła z wiarą z kraju szaty Pana, została natychmiast uleczona, upadła do jego nóg z drżeniem i przed całym ludem złożyła świadectwo o tym, co ją spotkało. Na to Pan zwrócił się do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła, właściwie zbawiła cię. Idź w pokoju. Łukasza 8:48. Podobnie czytamy o opętanym, który został uleczony, tu również zbawiony, gdy Pan polecił mu, by udał się do swego domu i rozgłaszał, jak wielkie rzeczy uczynił mu Bóg. Odszedł i w całym mieście opowiadał, co uczynił mu Jezus. Łukasza 8 rozdział 36 do 39 wersetu. O ślepym Bartymeuszu czytamy, że Pan zwrócił się do niego ze słowami: idź, wiara twoja uzdrowiła, właściwie zbawiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Marka 10 rozdział 51 do 52 wersetu. W tych szczególnych przypadkach z łatwością możemy rozpoznać, że wiara uzdrowionych nie skupiała się na pragnieniu uzdrowienia ciała, lecz na podstawie tej wiary otrzymywali również zbawienie swoich dusz. Była to wiara ludzi, którzy głęboko odczuwali, że bez Chrystusa są zgubieni i będą skazani na wieczne zatracenie. Biblijne dary uzdrawiania. Już w trakcie rozważania tak zwanego daru mówienia językami mogliśmy stwierdzić, że zmartwychwstały Pan, gdy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Bożej, dał członkom swojego ciała najróżniejsze dary łaski. Nie wszystkie były koniecznie dane z myślą o krzewieniu słowa i zbudowaniu wierzących. Niektóre z nich miały szczególny charakter znaków mocy i chwały Bożej. Do tej kategorii należą z pewnością przede wszystkim dary uzdrawiania. Również one zostały wspomniane w zleceniu, jakie powierzył Pan uczniom w Ewangelii Marka. 16 rozdział od 17 do 18 wersetu. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Marka, 16 rozdział, od 17 do 18 wersetu. Gdy Piotr i Jan uzdrowili w świątyni sparaliżowanego, przełożeni ludu musieli czyn ten uznać za oczywisty cud. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 16 werset. Porównajmy z 4 rozdziałem 30 werset oraz 8 rozdziałem 6 werset. W Dziejach apostolskich, 5 rozdział od 15 do 16 wersetu, czytamy o tym, że z Piotra uchodziła taka sama moc jak niegdyś z Pana Jezusa. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na każdego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Podobnie było w przypadku Pawła, o którym czytamy w rozdziale 19 od wersetu 11 do 12. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski,
które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Czy nie jest to żywe potwierdzenie słów Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 12 werset? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. O Panu Jezusie nie czytamy nigdzie, aby ktoś został uzdrowiony przez Jego cień. Z przytoczonych fragmentów Słowa Bożego wynika jasno, że uzdrawianie chorych można przypisać wyłącznie mocy Bożej, która zgodnie z obietnicą samego Pana działała w apostołach. O silnej wierze chorych czytamy tylko w jednym miejscu, to jest w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 9 werset. Gdy Paweł zauważył, że sparaliżowany w Listrze miał dość wiary, aby zostać uzdrowiony, właściwie zbawiony, powiedział donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. Użyte tu w oryginale słowo uzdrowiony zdaje się wskazywać na to, że mężczyzna uwierzył w Pana Jezusa i został zbawiony, jak w przypadkach innych chorych, których uzdrawiał sam Pan. Po drugie, z fragmentów tych wynika Dzieje Apostolskie 4 rozdział 30 werset, 8 rozdział 6 do 7 wersetu, 9 rozdział 33 do 35 wersetu, 28 rozdział od 8 do 9 wersetu, że chorzy byli ludźmi niewierzącymi, nie zaś zbawionymi. Oba te fakty zostają dzisiaj niemal całkowicie przeoczone przez tak zwanych uzdrowicieli oraz ich zwolenników. Uzdrowień dokonuje się przeważnie na wierzących, od których wymaga się silnej wiary w to, że dostąpią uzdrowienia. Moc nie leży zatem po stronie uzdrowiciela, lecz chorego. Gdy uzdrowienie się nie powiedzie, winnym jest oczywiście chory, ponieważ rzekomo nie posiadał dość wiary. W tym kontekście chciałbym przypomnieć również o tym, że w Nowym Testamencie czytamy co najmniej o 5 wierzących, którzy byli chorzy, ale nie zostali uzdrowieni ani przez Pana Jezusa, ani przez żadnego z Jego apostołów. Łazarz, jej to brat chorował. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 2 werset. Wskrzeszenie go z martwych przez Pana Jezusa nie zmienia faktu, że zachorował. Choroba ta była na chwałę Bożą. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 11 rozdział, 4 werset. Epafrodyt, dlatego że słyszeliście, iż zachorował, bo rzeczywiście chorował tak, że bliski był śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim. Dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Filipian, 2 rozdział, 26 do 30 wersetu. Najwidoczniej Paweł nie uważał tego za oczywiste, że należy go uzdrowić. Trofim. Chorego Trofima zostawiłem w Milecie. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 20 werset. Również i on nie został uzdrowiony przez Pawła. Tymoteusz, z samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 23 werset. Czyż Paweł nie mógł uzdrowić swojego wiernego sługi? Dorkas, Tabita. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 37 werset. Ta wierna uczennica została co prawda wzbudzona później z martwych przez Piotra, ale faktem jest, że zachorowała i nikt jej nie uzdrowił, tak że ostatecznie zmarła. Te przypadki chorób u wierzących potwierdzają biblijną prawdę, że dar uzdrawiania był znakiem, przez który Boża moc została zamanifestowana przed niewierzącymi lub na nich samych. Wierzący wie, że jest w rękach swojego Boga i Ojca i nie jest zależny od tego rodzaju przejawów mocy Bożej. Chciałbym, abyśmy na koniec przeszli do jedynego listu Nowego Testamentu, w którym mowa jest o darze uzdrawiania.
Podobnie jak dar mówienia językami, również dar uzdrawiania wspomniany jest tylko w pierwszym liście do Koryntian trzykrotnie. W wersetach 9 rozdział 28 werset i przepraszam, w wersetach 9, 28 i 30 rozdziału 12. Co ciekawe, zawsze jest mowa o darach uzdrawiania w liczbie mnogiej. Także można odnieść wrażenie, że nie chodzi o zasadniczą zdolność uzdrawiania każdego przypadku choroby, lecz okazywaną sporadycznie, podobnie jak w przypadku innych darów, również i tu postawione jest pytanie, czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Tu także odpowiedź brzmi nie. Były to szczególne przejawy mocy, których nie posiadał każdy wierzący. Również i w przypadku tego daru znaku sprawdzają się słowa z listu do Hebrajczyków. 2 rozdział, 4 werset. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według woli swojej. Pan obiecał apostołom, że będą czynili wielkie rzeczy, jak widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, niemal wszystkie jego obietnice wypełniły się dosłownie w sytuacjach zrelacjonowanych w tej księdze. Po dopełnieniu Słowa Bożego, co czytamy w Kolosan 1 rozdział 25 werset, ten sposób działania Boga w postaci potężnych znaków nie jest już koniecznością. Modlitwa i uzdrowienie w liście Jakuba, 5 rozdział, 14 do 16 wersetu. Szczególnie często cytowanym fragmentem jest list Jakuba, 5 rozdział, 14 do 16 wersetu. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Miejsce to ma niewiele wspólnego z uzdrowieniami dokonywanymi przez Pana Jezusa i Jego apostołów, których źródło i cel już rozważyliśmy. Tutaj nacisk zostaje położony na chorego. To on stoi w centrum. Trudno mówić w tym przypadku o cudzie, to jest bezpośrednim działaniu mocy Bożej. Poza tym nie powinniśmy też zapominać, że list Jakuba został napisany w okresie przejściowym na samym początku funkcjonowania Kościoła i adresowany był do 12 plemion Izraela, wśród których wielu było wierzącymi chrześcijanami. U Żydów od dawien dawna istnieli starsi, porównaj 2 Mojżeszowa 24:9. Również na początku chrześcijaństwa apostołowie oraz ich delegaci powoływali starszych, Dzieje Apostolskie 14:23 i Tytusa 1:5. Dzisiaj nikt z nas nie posiada apostolskiego autorytetu do mianowania starszych, w tym sensie niemożliwe jest zatem przywołanie mianowanych z urzędu starszych zboru. Zamiast tego z pewnością możemy zwrócić się z prośbą do wiernych, pełnych wiary braci, którzy wykonują służbę w charakterze starszeństwa, aby się za nami modlili. Następnie napisane jest, aby starsi namaścili chorego oliwą. W starożytności oliwę traktowano jako środek leczniczy. W Ewangelii Marka, 6 rozdział, 13 werset, czytamy, że uczniowie namaszczali wielu słabych oliwą i uzdrawiali ich. Miłosierny Samarytanin z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 3 werset, wylał oliwę jako swego rodzaju maść i wino jako środek dezynfekujący na rany napadniętego. Izajasz skarży się, że rany ludu izraelskiego nie zostały zmiękczone oliwą. Izajasza 1 rozdział 6 werset. Widzimy zatem, że olej nie ma tutaj przenośnego znaczenia jako obraz Ducha Świętego, a już z całą pewnością nie posiada znaczenia sakramentalnego, to znaczy tak zwanego ostatniego namaszczenia, jak to jest w
katolicyzmie. Użyte tu greckie słowo aleifo w Nowym Testamencie odnosi się tylko do zewnętrznego, cielesnego namaszczenia i różni się od słowa krio, które oznacza namaszczenie od Boga. Jakub stwierdza po prostu, że należy użyć oliwy, którą używano również często jako główny składnik mieszaniny ziół, i modlić się. Z tego cytatu nie możemy zatem w żadnym razie wnioskować, że powinniśmy zrezygnować z wszelkiej pomocy lekarskiej i ufać modlitwom uzdrowicieli. Z modlitwą i w zależności od Pana należy korzystać z wiedzy medycznej, która w sposób pośredni jest również darem od Boga, o czym mówi 2 Kronik, 6 rozdział, 12 werset. Dalej Jakub pisze, że modlitwa wiary uzdrowi chorego i że Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, zostaną mu odpuszczone. Poza tym napomina chorych, aby wyznawali grzechy, zaś do wszystkich kieruje ogólne napomnienie, by modlili się za siebie nawzajem o uzdrowienie. Jakub zauważa związek między chorobą a grzechem. Słowo jeśli wskazuje na to, że nie musi tak być w przypadku każdej dolegliwości. Są choroby, które mają czysto organiczne przyczyny. Inne zaś należy przypisać karcącemu działaniu Boga za grzechy, których dopuścił się wierzący. Gdy nawrócony chory rozmawiał ze starszymi na temat swoich dolegliwości, trzeba było wziąć tę możliwość pod uwagę. Jeśli posiadał świadomość grzechów, musiał je wyznać. Nie jest powiedziane, że wyznanie powinno mieć publiczny charakter, niemniej jednak na pewno składane było co najmniej w obecności osoby, wobec której chory zgrzeszył. Werset 16 można również rozumieć jako myśl o wyznaniu w szerszym kręgu, ale niekoniecznie przed starszymi. Urząd ten dzisiaj nie występuje, nie istnieje. Chociaż duchowy nadzór i opieka sprawowane niegdyś przez oficjalnie mianowanych do tego starszych nadal są potrzebne i jak najbardziej mogą oraz powinny być wykonywane. Najwyraźniejszy dowód na to, że choroby mogą być skutkiem grzechów, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 30 werset. W zborze w Koryncie wierzący pili i jedli swój własny sąd, ponieważ podczas wieczerzy pańskiej nie rozpoznawali w chlebie i kielichu ciała i krwi pańskiej. Mówi o tym pierwszy list do Koryntian. Oznacza to, że łamiąc chleb i pijąc kielicha, nie rozpoznawali powagi duchowej rzeczywistości, która kryje się za tymi symbolami, mówiącymi o cierpieniach i śmierci Zbawiciela. Nie okazywali godnej postawy, jaka przystoi wobec jego męki. Z tego powodu wielu spośród z nich zaniemogło, a niektórzy nawet umarli. Gdy w danym przypadku stało się jasne, że powodem choroby były grzechy, wyznanie i usilna modlitwa mogły uzdrowić chorego, ponieważ przyczyna choroby została usunięta w sposób miły Bogu. Niektóre choroby, zwłaszcza zaś cierpienia natury duchowej czy psychicznej, często są spowodowane grzechami, które nie zostały wyznane. W takim wypadku wierzącemu nie pomoże psycholog ani psychiatra, lecz załatwienie sprawy tak, jak chce tego Bóg, z wyznaniem grzechów. W kontekście tym chciałbym jeszcze wskazać na pewne miejsce, o którym już wspomnieliśmy. Mam na myśli pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 14 do 17 wersetu. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Tutaj otrzymujemy najpierw zapewnienie, że modlitwy, które zgodne są
z wolą Boga Ojca z całą pewnością zostaną wysłuchane, włącznie z modlitwą za brata, który popełnił grzech, przez który jego życie jest zagrożone. Oczywiste jest, że również w tym przypadku niezbędne jest wyznanie. Następnie apostoł mówi o grzechu śmiertelnym, że gdy ten zaistnieje, wolą Bożą nie jest, aby modlić się o oszczędzenie osoby, która go popełniła. Grzech śmiertelny, cóż to takiego? Przykładem takiego grzechu jest na przykład postawa Ananiasza i Safiry oraz ich kłamstwo, co widzimy w Dziejach Apostolskich 5 rozdział. Czy przytoczony już wcześniej przykład Koryntian, 1 list do Koryntian, 11 rozdział, 30 werset. Może zdarzyć się, że dziecko Boże tak dalece zniesławi swym życiem Boga Ojca, że jego karcąca ręka zakończy jego życie na ziemi przez fizyczną śmierć. Tutaj mowa jest jednoznacznie o fizycznej śmierci, w żadnym razie nie o wiecznym potępieniu, co wynika zresztą jasno z 1 listu do Koryntian 11 rozdział. Jakie to poważne, że w takim przypadku Bóg nie chce, abyśmy modlili się o uzdrowienie chorej osoby. Pozwólcie, że streszczę krótko myśli wyrażone w tym rozdziale w 3 punktach. Po pierwsze, Bóg, Pan życia i śmierci, może o każdej porze uzdrowić chorego w cudowny sposób, bez ludzkiej ingerencji i pomocy. Niemniej jednak w zaufaniu do Niego możemy korzystać z pomocy medycznej, jaka nam jest oferowana. Po drugie, nowotestamentowych darów uzdrawiania Bóg udzielał w początkowym okresie istnienia Kościoła, wybranym przez siebie ludziom, jako dowody mocy Bożej wobec niewierzących. Uzdrowienia te były znakami od Boga, które nie wymagały wiary od chorych. Po trzecie, modlitwa wiary starszych zboru również i dzisiaj w podobny sposób może być zanoszona za chorych na ich życzenie. Należy pamiętać przy tym, że w wielu przypadkach musi najpierw zostać załatwiona kwestia ukrytych grzechów. Modlitwa wiary dojrzałych wierzących ze zboru, bo starszych już dzisiaj nie ma, również i dzisiaj w podobny sposób może być zanoszona za chorych na ich życzenie. Należy pamiętać przy tym, że w wielu przypadkach musi najpierw zostać załatwiona kwestia ukrytych grzechów. Rozdział 6. Bądźcie pełni ducha. Nie chciałbym zamykać tych rozważań bez słowa pokrzepienia i zachęty. Być może nie jeden z moich czytelników odniósł wrażenie, że w poprzednich rozdziałach zbyt przesadnie podnosiłem ostrzegawczo głos. Ale czy właśnie dzisiaj nie istnieje paląca potrzeba, aby dzieci Boże ostrzegały się wzajemnie przed licznymi niebezpieczeństwami od wewnątrz i z zewnątrz? Pomimo koniecznych ostrzeżeń przed nietrzeźwością i innymi negatywnymi wpływami ruchu charyzmatycznego, rozpoznaję u wielu prawdziwych, choć być może niepouczonych lub błądzących chrześcijan, to szczere życzenie, aby w swoim życiu dać miejsce działaniu Ducha Świętego. Niestety, nie jeden z nich opuścił pewny fundament Słowa Bożego. Z drugiej zaś strony istnieje realne niebezpieczeństwo, że ci, którzy w tej gmatwaninie chcą trzymać się tego, co słuszne, sami wpadną w pułapkę pustego dogmatyzmu, reprezentując poglądy, które nie mają uzasadnienia w Słowie Bożym. Tylko wtedy, gdy trzymamy się mocno żywego Słowa Bożego i wyłącznie z Niego czerpiemy naszą mądrość i moc, możemy uchronić się przed niebezpieczeństwami duchowej nietrzeźwości i jej konsekwencji. Z jednej strony i martwą, bezwartościową ortodoksyjnością z drugiej strony.
Dlatego uważam, że nie mogę zakończyć tych rozważań, nie wskazawszy uprzednio na to, co Pismo Święte mówi o osobie i działaniu Ducha Świętego w wierzącym. Kilka aspektów omówiliśmy już w kontekście zesłania Ducha Świętego. Jakże bezsilne i bezowocne jest niejednokrotnie nasze duchowe życie. Dlatego chciałbym, abyśmy na koniec przyjrzeli się temu, jakże ważnym i skutecznym źródłem mocy jest Duch Święty. Prowadzenie Ducha Świętego. W Słowie Bożym znajdujemy liczne przykłady prowadzenia Ducha Świętego. Ale o ile się nie mylę, tylko trzy fragmenty zawierają wyraźne pouczenia odnośnie tego tematu. A. Ewangelia Jana 16, rozdział 13, werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Te słowa wypowiedział Pan Jezus do uczniów na krótko przed swoim odejściem. Dotychczas to On pouczał ich, co do myśli Bożych, chociaż niewiele z tego rozumieli. Teraz Pan zapowiedział przyjście innego Pocieszyciela, który zgodnie z Jego słowami miał wprowadzić ich w całą prawdę Bożą. Jak to się dzieje, dowiadujemy się z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Dla człowieka oddalonego od Boga zamysły Boże są niczym tajemnice. Bóg objawił te tajemnice swoim sługom przez Ducha Świętego i inspirował ich podczas ich spisywania. Jednak, ponieważ są to myśli Boże, zrozumieć je może tylko ktoś, kto otrzymał Ducha Bożego. Tylko w ten sposób jest w stanie poznać bogactwo błogosławieństw Bożych i radować się nimi. B. Galacjan 5, rozdział 18, werset. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Życie Izraelity było na każdym kroku regulowane przez zakon. Nieustannie Żyd znajdował się w niebezpieczeństwie przekroczenia któregoś z przykazań. Zupełnie inaczej sprawa ma się z chrześcijaninem. Posiada on Boże wieczne życie i przewodnika w osobie Ducha Świętego. Ten to Duch Boży otwiera przed nim Słowo Boże i we wszystkich sytuacjach chce udzielać wskazań i prowadzić go. Prawdziwa chrześcijańska wolność polega na tym, że wierzący uwolniony jest od jarzma grzechu i zakonu, aby we wszystkim czynić wyłącznie wolę Bożą, którą wskazuje mu Duch Święty. Tak było w życiu Pana Jezusa, który powiedział Żydom: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana 8, rozdział 36, werset. Wolność ta to posłuszeństwo Chrystusowe. C. List do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Właściwie synami Bożymi, czyli bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Gdy jedyny odwieczny Syn Boży rozpoczął swą oficjalną służbę na ziemi, czytamy o Nim, a Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Łukasza 4, rozdział 1, werset. Wodzony można oddać inaczej, prowadzony. Więc, a Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był prowadzony w mocy Ducha po pustyni. Łukasza 4, rozdział 1, werset. Ten, który ze względu na swoje uniżenie jako człowiek jest również pierworodnym, przedstawia nam przywileje i obowiązki synostwa. Jako synowie Boży zostaliśmy przeznaczeni do tego, by stać się podobni do obrazu Syna, aby On był pierworodnym w pośród wielu braci, o czym mówi list do Rzymian 8, rozdział 29, werset. Przez Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Zostaliśmy ułaskawieni, przyjęci w Jego umiłowanym Synu ku uwielbieniu Jego chwały. Mówi o tym list do Efezjan, 1 rozdział, 5 werset. Gdy Bóg
Znowu wprowadzi swojego pierworodnego na świat, wszyscy synowie Boży zostaną objawieni przed całym stworzeniem. Mówi o tym m.in. list do Rzymian, 8 rozdział, 19 werset oraz Hebrajczyków, 1 rozdział, 6 werset. Teraz naszym zadaniem jest żyć jako synowie w świadomości tego wzniosłego stanowiska w tym pełnym grzechu świecie. Cechą rozpoznawczą dzieci Bożych jest to, że są prowadzone przez Ducha Bożego. Owo prowadzenie Ducha Świętego, o którym mówią powyższe trzy cytaty, nie ogranicza się do sfery duchowej, którą, jak twierdzą niektórzy, należy traktować w oderwaniu od naszego życia codziennego z przypisanymi mu zadaniami i troskami oraz z typową dla niego monotonią. To diabeł chce nam podstępnie wmówić, że nasze życie składa się z dwóch obszarów oddzielonych od siebie, ziemskiego i duchowego, które należy skrupulatnie rozróżniać. Jak łatwo chrześcijanin może uwierzyć, że jedynie w sferze duchowej musi poddać się pod prowadzenie Ducha Świętego, natomiast w sferze ziemskiej musi kierować się swoim intelektem. O nie! Jako wierzący jesteśmy własnością Pana według ducha, duszy i ciała. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. I to właśnie w ciele mamy wysławiać Boga. 1 Koryntian 6 rozdział 19 do 20 wersetu. Wypełnieni Duchem Świętym. Wypełnieni Duchem Świętym. Przez zapieczętowanie Duch Święty mieszka osobiście w każdym dziecku Bożym. Mówi o tym Efezjan 1 rozdział 13 werset oraz 4 rozdział 30 werset. Nie oznacza to jednak, że każdy wierzący jest automatycznie pełen ducha. Wypełnienie Duchem Świętym nie jest jednak jakimś odrębnym wydarzeniem następującym po otrzymaniu Ducha Świętego, lecz codziennie przejawianą gotowością, by otworzyć się na działanie Boże. Paweł pisał do Efezjan: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Efezjan 5 rozdział 18 werset. Człowiek pijany znajduje się bez reszty pod wpływem alkoholu. Już nie on sam, lecz alkohol jest panem jego zmysłów. W podobny sposób inne, powiedzmy łagodniejsze rzeczy mogą wywierać na nas wpływ, panować nad nami i ograniczać kontrolę Ducha Bożego w naszym życiu. Jakże poważne ostrzeżenie stanowią dla nas słowa: i nie upijajcie się winem. Pan Jezus posiada prawo, by mieć nad nami całkowitą zwierzchność. Powinniśmy podporządkować się we wszystkim Jego autorytetowi. On pragnie prowadzić nas przez Ducha Bożego. Aby to było możliwe, musimy świadomie otworzyć się na Niego i powierzyć Mu siebie samych, jak i wszystkie sfery naszego życia. W stosunku do Ducha Świętego często zachowujemy się jak człowiek, który pozostawia komuś do dyspozycji swój dom, którym uprzednio zamknął jednak kilka pokoi. Do tych pomieszczeń gość ma nie mieć wstępu. Jednak nawet jeśli możemy pozwolić sobie na wiele jako panowie domu względem naszych gości, zdecydowanie nie powinniśmy tak postępować wobec Ducha Świętego. On nie chce być gościem, lecz gospodarzem, właścicielem i panem, który wydaje rozporządzenia, rządzi całym naszym życiem i kształtuje nas dla Pana Jezusa. Musimy otworzyć Mu każde pomieszczenie naszego serca. I jeszcze raz chciałbym wskazać na niebezpieczeństwo, że będziemy ograniczali Jego obecność do sfer, których według naszej opinii Go potrzebujemy. Dla przykładu stwierdzamy, że wystarczy nam, że Duch Boży w nas mieszka. Daje nam pewność bycia dziećmi Bożymi oraz ojcowskiej przychylności i miłości. Pozwolimy Mu również, by w pewnym stopniu używał nas w swojej służbie. Jednak, co się tyczy naszej rodziny, naszego życia zawodowego, finansów, są to dziedziny, w których nie dajemy Mu przystępu. Nie chcemy, aby kontrolował nasze całe życie i w sposób dowolny kształtował nasze serca dla Chrystusa.
W jaki sposób mogę zostać wypełniony duchem? Z pewnością możemy się o to modlić. Jednak sama modlitwa bez wewnętrznej gotowości zupełnego oddania się Panu nie wystarczy. Naszym życzeniem jest, abyśmy zostali zachowani przed duchową nietrzeźwością, ale również przed życiem według utartych formuł, pozbawionym prawdziwej duchowej mocy. Zatem droga do wypełnienia Duchem Świętym to nie tylko modlitwa, lecz zupełne oddanie się Panu Jezusowi. Posiadamy skłonność, by stawiać siebie i swą pobożność na pierwszym planie. Lubimy, gdy inni widzą w nas duchowych chrześcijan, podczas gdy w ukryciu przyzwalamy na egoizm, samowolę i pychę. Jedynie wtedy, gdy rozpoznamy w sobie i bezkompromisowo potępimy ukryte korzenie zła, takie jak pycha, samowola, chciwość, chęć uznania w oczach innych i tym podobne, w naszych sercach zrobi się miejsce, które będzie mógł wypełnić Duch Święty. Moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. Jedynie wtedy, gdy bez zastrzeżeń oddamy nasze życie Duchowi Świętemu, otrzymamy moc. Jak bardzo brakuje nam w dzisiejszych czasach duchowej siły i stanowczości. Duch Święty daje nam również siłę do służby dla Pana. Diakon Szczepan był mężem pełnym wiary i Ducha Świętego, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 5 i 8 werset. Mocy Ducha wypełniał najpierw swoją posługę diakona. Nieco później Pan mógł użyć go do znacznie trudniejszej służby. Również i wtedy, gdy musiał złożyć świadectwo przed przełożonymi żydowskiego narodu, był pełen Ducha Świętego. Ujrzał Pana w chwale i otrzymał siłę, by dla Niego oddać życie. Wypełnienie mocą Ducha Świętego decyduje również o żywym odczuwaniu radości. Jak wiele dzieci Bożych jest pozbawionych w swoim życiu radości, ponieważ wzbraniają się oddać swoje życie całkowicie Panu i kierownictwu Ducha Jego. Gdy Żydzi wypędzili Pawła i jego towarzyszy z Antiochii, uczniowie, którzy zostali pozbawieni swoich duchowych pasterzy, byli pełni radości i Ducha Świętego, o czym świadczą Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 52 werset. Zamiast narzekać na złe traktowanie i wrogość świata, radowali się, że mogli wstępować w ślady swojego mistrza i wiedzieli, że jest przy nich, porównaj z 1 Piotra, 4 rozdział, 12 do 14 wersetu. Jak często jako chrześcijanie skupiamy się na zewnętrznych, w gruncie rzeczy tak mało istotnych sprawach, które zasłaniają nam widok Pana, wtedy stajemy się przygnębieni, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Rzymian 14, rozdział 17, werset. Radość ta nie może pozostać niezauważona. Nie ma ona nic wspólnego z ziemską wesołością, lecz jest wewnętrzną, stałą, głęboką radością, która ma swoje źródło w Chrystusie i działa orzeźwiająco na innych. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Efezjan 5 rozdział od 18 do 20 wersetu. Koniec książki